Banalnością jest w charakterze człowieka. To jest dno człowieka. Człowiek jest zły, bo gdyby nie był zły, to by w ogóle nie zaistniał. Był tak zły, że swoich wszystkich rówieśników 100 tysięcy, 10 tysięcy lat temu wyrżnął, zniszczył i sam został, bo jadł i mięso, i trawę, i wszystko. Się lepiej przystosował, a wszystkich innych zniszczył przecież, tak? Wszystko, co jest słabsze, zabić. I na tym polega to nieszczęście. Na tym to polega to nieszczęście, że człowiek jest zły. Człowiek ma podły charakter. Jest niedobry. Szanowny Panie Marku, piszemy ten list do Pana, bo w ciągu 10 lat, od kiedy Pana nie ma, stało się w Polsce wiele złego. Kłamstwo, teorie spiskowe i agresja czują się tutaj jak w domu. Zaczęło się od tego, że kiedyś neonaziści tłukli policję na ulicach miast. Dzisiaj już, dzięki prawicy, to policja ochrania marsze neonazistów. Dlatego tak jak kiedyś, musimy prosić Pana o radę. Co robić? Bo czy uwierzy Pan, że Polska po 30 latach zaczyna tracić wolność? I to z woli samych Polaków? I co z tego, że fala, powiedzmy to, faszyzmu, tyle że nowego typu, idzie przez cały świat? Pocieszanie się, Pan to wie, że u innych jest gorzej, to nie tylko łatwizna. To także droga do niewoli. Ale co zrobić, skoro rządzącym bliżej dziś do tych, którzy są przeciwko wolności i prawom człowieka? A wie Pan, co jest najgorsze? Że połowa rodaków to łajdactwo popiera. I jeszcze twierdzi, że mając większość można robić, co się chce, nie oglądając się na prawo, na obyczaje czy, choćby, na uczucia innych. W ten sposób ogromna część obywateli kraju, którego symbolem jest Solidarność, na widok obcokrajowców uciekających przed wojną ryczy WON i dodaje: bić Żydów, jebać pedałów. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niebiosami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, święta Maryjo, Matko Boża. Młodzież musi się bać, musi się temu przeciwstawiać, musi się organizować.
to przeciwstawianie się to nie jest tylko to, że ja w duszy się przeciwstawiam. To musi być zorganizowane. Bo ta władza, bo ci panowie, co mają władzę, oni sami nie ustąpią. Oni zrobią jeszcze 5 lustracji, ta się nie udała, to następną i tak dalej, i tak dalej. Także oni nie ustąpią, bo dla nich jest idealem władza i zemsta. Tak. Oczywiście oni skręcą kark, nie wiem tylko kiedy to się stanie, bo to jest trudno przewidzieć. Wydawało się, że ci Rosjanie będą tutaj całe wieki, a skręcili kark. Nie wiadomo, no. Historia nie jest przewidywalna. To czasem są drobne rzeczy, które decydują o tym. Szanowny panie doktorze, jasne, nic nie trwa wiecznie. Świat tych nowych, narodowych socjalistów kiedyś się skończy. Co jednak, gdy po drodze przydarzy nam się kryzys ekonomiczny, konflikt zbrojny albo utrata państwowości? Na szczęście dzięki panu wiemy, co robić. Wiemy, jak z tym walczyć. Trzeba pamiętać o wspólnych wartościach, takich jak solidarność. O przyjaźni, empatii, a nawet miłości. Jeżeli o tym nie zapomnimy, wygramy. A na razie musimy pamiętać o kilku najważniejszych rzeczach. Idzie zło. Mówię stop. Twardo protestuję. Głosuję za wolnością. I działam. I czytam Marka Edelmana. To nasza broń. Ja się boję, że jak Polska będzie taka nienawistna, że nikt nie będzie chciał nawet pomagać Polsce. Szanowni Państwo, w kolejnym miesiącu...